Gigantyczne maszyny. Nie ma jak na wsi. Pora po horyzont, świeże powietrze, śpiew ptaków. I ogromne maszyny rolnicze. Panie i panowie, do pracy! W ciągu ostatnich 300 lat praca na roli zmieniła się nie do poznania. Potężna maszyna robi w ciągu jednego dnia tyle, ile setki rolników przez długie tygodnie. W jaki sposób najnowocześniejsza technika wkroczyła do rolnictwa? Dalej, wracaj do pracy. Czas to pieniądz. Maszyny rolnicze. Rolnicy od lat mają takie same zadanie. Muszą wyprodukować jak najwięcej i jak najmniejszym nakładem czasu, pracy i wydatków. Przez wieki była to bardzo ciężka praca. Najpierw trzeba zaorać pole, żeby pozbyć się chwastów i spulchnić glebę. Potem siejemy ziarna. Później mamy trochę czasu na odpoczynek. Ale zanim się obejrzymy, musimy wracać do pracy. I w końcu najgorsza robota ze wszystkich. Trzeba wymłócić skoszone zboże, tak by uzyskać ziarno. Mam już dość. Wszystko wymagało ogromnego wysiłku. Rolnicy potrzebowali pomocy. Oto kapitan. 4 potężne nogi, 17 dłoni wysokości, moc jednego konia mechanicznego. 3 konie zaprzężone do metalowego pługa były w stanie zaorać w ciągu dnia niecałe pół hektara ziemi. Jak to działało? Najpierw trzeba było dostarczyć im paliwo. Gotowe, kapitanie. Potem wcisnąć sprzęgło, wrzucić bieg, kręcić kierownicą i naciskać na hamulec. Oto lejce i uprząż. Możemy odpalać. Zaczynamy. Trochę w lewo. Wierzcie mi, to bardzo trudna praca. Nie chciałbym orać przez 12 godzin dziennie. Tak pracowało się na roli przez tysiące lat. Kapitan i jego koledzy przyspieszyli oranie, ale i tak rolnicy pracowali w pocie czoła. Gdybym chciał zaorać pół hektara w ciągu dnia, musiałbym przejść ponad 16 kilometrów. Całkiem nieźle mi idzie, głębiej, trochę głębiej. Dobra robota, kapitanie. Jeśli maszyny miały zrewolucjonizować pracę na roli, musiały zmienić się nie do poznania. Oto człowiek, który do tego doprowadził. Jeff Rutall był rolnikiem dżentelmenem. Nie był zadowolony z tempa pracy na roli i postanowił je przyspieszyć. Jego rolnicza rewolucja rozpoczęła się w 1701 roku w kościele w Oxfordshire. Wykorzystał części organów i zbudował pierwszą maszynę rolniczą na świecie. Rozpoczął prawdziwą rewolucję. Przeszedł do historii jako ojciec nowoczesnego rolnictwa. Oto siewnik z lat 40. XX wieku. Pracuje na tej samej zasadzie, co maszyna Jeff Rutalla. Jest ciągniony przez konie i sieje ziarno w 11 rzędach. Znacznie zwiększa wydajność produkcji. Jest szybszy i dokładniejszy. Prześledźmy drogę ziarna. Zostaje pobrane przez to obracające się talerze napędzane przez koła. Trafia do otworu wylotowego i wpada do bruzdy w ziemi wykopanej przez ten talerz. Mniej pracy, większe plony. Dobra wiadomość. Siewnik Talla zapoczątkował rozwój wielu urządzeń napędzanych siłą koni, które ułatwiały pracę rolnikom. Oto silnik. Siła konia napędza wał, koła i liczne pasy. Służy do młócenia i uzyskiwania ziarna. Proste i genialne, coś pięknego. Kapitan i Jeff Rutall wprowadzili do rolnictwa rock'n'roll. Ale konie miały też swoje wady. Musiały regularnie odpoczywać i wymagały troskliwej opieki. Rolnictwo dojrzało do heavy metalu. Ten potwór waży 12 ton. Dodajmy do tego 400 litrów wody i kilka łopat węgla. Co otrzymamy?
Mobilny silnik parowy. Rolnicy zaczęli ich używać w połowie XIX wieku. Ten piękny egzemplarz to Fowler z 1901 roku. Co my tu mamy? To silnik parowy z wielokrotnym rozprężaniem. Wykorzystuje tę samą parę dwa razy. Pierwszy raz w małym cylindrze pod wysokim ciśnieniem, drugi raz w większym pod niskim ciśnieniem. Przy pomocy korbowodu łączy się z wałem napędowym. System przełożeń i drążków napędza te wspaniałe koła. Silnik ma cztery wały. Oto i one. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty to oś. Przekładnia kierownicza jest bardzo prymitywna. Łańcuch przeciągany jest w odpowiednią stronę, w zależności od tego, gdzie chcemy jechać. A tu mamy jedno z najpiękniejszych kół zamachowych, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Oczywiście utrzymuje obroty silnika. Wskakujemy na pomost. Panie i panowie, ruszajmy. Jazda z maksymalną prędkością to wielka frajda. Sterowanie pojazdem jest o wiele trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Od oporu do oporu to około 30 obrotów kierownicą. Opony nie są pneumatyczne. Nie jest to Porsche 911. Ale uwierzcie mi, nikt nie odważy się wjechać mi w drogę. Silniki na kołach były ciężkie, powolne i trudne do manewrowania. Ale idealnie nadawały się do napędzania najrozmaitszych maszyn rolniczych. Używano ich głównie w procesie młócenia, czyli oddzielania plonów od plew. Do tej pory uzyskanie tony ziarna wymagało 100 godzin pracy. Po podłączeniu silnika parowego za pomocą koła zamachowego i systemu pasów można było znacznie przyspieszyć pracę. Ta wspaniała młockarnia miała wydajność ponad tony ziarna na godzinę. Snopy trafiają na pas transmisyjny i wpadają do obracającego się bębna, który młóci ziarno. Wcześniej stosowano w tym celu cepy. Na tym etapie około 2/3 ziarna było oddzielane i trafiało do dolnej części maszyny, gdzie zachodził następny proces. Dłuższe kawałki siana wypadały górą i były gotowe do spełnienia swojej kolejnej roli, czyli podściółki dla koni. Krótsze fragmenty wraz z kłosami dostawały się na sito, gdzie wytrząsano z nich ziarno. Ziarno było oczyszczane, pył wydmuchiwany, a ziarno dostawało się do sortowacza. Przez te dwa otwory wypadało ziarno do karmienia kur, a tędy wydostawał się produkt najwyższej jakości. Cóż za niesamowita maszyna. Robotnicy rolni byli kiedyś zatrudnieni na cały etat i płacono im dniówki. Maszyny zabrały im sporo pracy, około 2 miesięcy w roku. Nic więc dziwnego, że dochodziło do zamieszek. W gazetach opisywano bunty przeciwko maszynom. Protestujący w hrabstwie Swing w południowej Anglii wezwali do zaprzestania mechanizacji rolnictwa i zniszczyli kolejną młockarnię. Przerażeni rolnicy zostawiają na noc maszyny na zewnątrz, by ocalić zabudowania. Byli robotnicy rolni nie boją się nawet kary śmierci. Doszło do buntów chłopskich. Ku niezadowoleniu protestujących silniki parowe napędzały coraz więcej maszyn rolniczych. Były jednak bardzo ciężkie i większość czasu spędzały na skraju pula, nie w ich środku. To spora wada. Rolnicy potrzebowali prawdziwej terenówki. Ruszajmy! Gigantyczne maszyny. Wraz z wynalezieniem traktora życie na farmie zmieniło się nie do poznania. Traktory pojawiły się w latach 90. XIX wieku. Jednak dopiero zwiększone zapotrzebowanie na produkcję rolną pod koniec II wojny światowej doprowadziło do ich upowszechnienia. Dzięki zastosowaniu silnika spalinowego, wiele mniejszego i lżejszego od parowego, traktory mogły rozpocząć pracę na polach. Dysponowały ponadto wiele większą mocą.
W przypadku tego Fergusona TE20 było to 29 koni mechanicznych, 4 razy więcej niż w maszynie Fowlera. Traktor umożliwił rolnikom wykonywanie różnych prac tanio, szybko i samemu. Po raz pierwszy w historii nie musieli wynajmować ludzi. Ich marzenie spełniło się. Ferguson jest tak zwrotny, że umożliwia dotarcie w każdy zakątek pola. Można zaorać każdy metr kwadratowy. Pieszczotliwie nazywano go Szarym Fergim. Ferguson TE20 stał się najpopularniejszym traktorem świata. Do dziś wiele z tych maszyn wciąż pracuje na polach. Coraz bardziej doceniam tę prostą maszynę. W ciągu 10 pierwszych powojennych lat wyprodukowano 500 000 egzemplarzy. Pierwsze jeździły na nafcie. Potem można było stosować parafinę lub benzynę. Rolnicy zaczęli coraz bardziej doceniać traktory. Traktory stawały się coraz bardziej uniwersalne. Oto współczesny Massey Ferguson 8480. Jest o wiele większy od TE20.